Bóg nie szepcze. Jim Osman Rozdział jedenasty Wyłożyłem runo. Wyłożyć run? Co on przez to rozumie? Zastanawiałem się. Byłem nowy w chrześcijańskim żargonie. Mój przyjaciel, który bardzo przyczynił się do mojego zbawienia, mówił to z wielką powagą. Wykładanie runa było dla mnie czymś nowym, ale sądząc po tym, co mówił, był to sposób na rozeznanie woli Bożej. – Co przez to rozumiesz? – zapytałem. – Jeśli istniał jakiś sekret poznania woli Bożej, to chciałem go poznać. Opowiedział mi on historię Gedeona z Księgi Sędziów z rozdziału szóstego VI i siódmego. Gedeon potrzebował potwierdzenia, że Bóg każe mu walczyć z Midianitami, więc wyłożył runo. Prosił Boga, aby do rana runo było mokra, a ziemia była sucha. Bóg odpowiedział na jego modlitwę. Aby ponownie potwierdzić wolę Bożą, poprosił następnej nocy o coś zupełnie przeciwnego: o suche runo i mokrą ziemię. Bóg odpowiedział na jego prośbę i potwierdził swoją wolę wobec niego. Z tego, co inni chrześcijanie mówili, wynikało, że jest to metoda potwierdzenia woli Bożej. Jaką pracę powinienem podjąć? Do jakiej uczelni powinienem pójść? Jaki samochód powinienem kupić? Każdą z tych spraw można było załatwić za pomocą runa. Nie chodzi o dosłowne, rzeczywiste runo, ale coś podobnego, o próbę potwierdzającą, przez którą Bóg nadawał kierunek poprzez okolicznościowe wydarzenia. Podobno podejście Gedeona do otrzymania znaku od Boga miało być dla nas wzorem. Kiedy staniemy przed dwoma opcjami, możemy prosić Boga o specjalne prowadzenie poprzez podobne okolicznościowe potwierdzenie. To brzmiało wiarygodnie. Przecież to było właśnie w Biblii. Praktyka opisana i broniona. Gary Frison w swojej znakomitej pracy Podejmowanie decyzji a wola Boża tak opisuje runo. Cytat. Runo ona stało się podstawą praktyki wśród niektórych chrześcijan, którą nazywa się wykładaniem runa. W istocie, kiedy wykładasz runo, mówisz Bogu: Jeśli naprawdę chcesz, abym zrealizował plan A, to proszę spraw, aby telefon zadzwonił o 21.10. Wtedy będę wiedział, że plan A jest tym, czego chcesz. Możesz uczynić runo czymkolwiek zechcesz, byleby tylko służyło ci jako znak. Koniec cytatu. Robert Morris, bez skrępowania broni Gideona i używania runa jako sposobu potwierdzania osobistych objawień. W swojej książce Częstotliwość pisze Cytat. Wspomniałem na początku mojej książki, że pytanie numer jeden, które dostaję jako pastor, brzmi: Jak mogę usłyszeć głos Boga? Otóż zadaje mi się również dodatkowe pytanie dotyczące pytania numer jeden, a brzmi ono tak: Skąd mam wiedzieć, czy to naprawdę jest Bóg? Innymi słowy, skąd mam wiedzieć, czy Bóg naprawdę mówi, a ja nie wymyślam czegoś w swoim umyśle? Czy dobrze jest prosić Boga o potwierdzenie jego słowa? Koniec cytatu. Morris zapewnia czytelnika, że, cytat, Bóg zawsze potwierdza swoje słowo. Powtórzę to jeszcze raz: Bóg zawsze potwierdza swoje słowo. Koniec cytatu. Przytacza on historię Gedeona mówiąc, cytat, Historia Gedeona w Księdze Sędziów w rozdziale szóstym jest być może najbardziej znaną historią biblijną, która odnosi się do potwierdzenia. Koniec cytatu. Podobnie Jack Deere przytacza przykłady różnych sposobów, w jakie biblijni ludzie słyszeli Boga mówiącego. Dallas Willard sugeruje, abyśmy regularnie prosili Boga, aby przemawiał do nas przez, cytat, przyjaciół, książki, czasopisma i okoliczności. Uznaj, że jeśli Bóg ma coś, co naprawdę chce, abyś wiedział lub zrobił, otrzymasz ideę lub myśl z tą szczególną jakością, duchem i treścią, którą zaczęliśmy kojarzyć z głosem Boga. Koniec cytatu. Sugeruję, by poprosić o dalsze prowadzenie, mówiąc: Cytat. Jeśli nie jesteś pewien, czy to jest od Ciebie, czy od Boga, poproś o dalsze potwierdzenie, tak jak zrobił to Gedeon. Księga Sędziów, rozdział 6, wersety od 11 do 40. Mark Batterson promuje używanie znaków na potwierdzenia, powołując się na Gedeona jako na, w cudzysłowie, nasz biblijny precedens. Butterson twierdzi, cytat: Gedeon uczynił to w duchu pokory, a Bóg zaszczycił go odpowiedzią za każdym razem. Myślę, że dzieci mają bożą pieczęć aprobaty, ale pozwólcie mi zaoferować kilka ostrzeżeń i instrukcji. Koniec cytatu. Podaje on trzy wskazówki dotyczące stosowania runa. Cytat: Najpierw sprawdźcie swoje motywy. Po drugie, opóźnione posłuszeństwo jest nieposłuszeństwem. Po trzecie, ustalcie w modlitwie konkretne parametry. Koniec cytatu. Ostrzega, cytat: Jeśli nie zdefiniuje się pojęcia runa, łatwo o fałszywe negatywy lub fałszywe pozytywy. Zwróćmy uwagę na specyfikę działania Gedeona i nie pomniejszajmy faktu, że wymagało to boskiej interwencji. Koniec cytatu. Beznadziejne zamieszanie. Nie unikniemy zamieszania, który jest nieodłącznym elementem metodologii słuchaczy głosu Bożego. Twierdzą oni, że Bóg przemawia dziś poza Pismem Świętym, gdyż potrzebujemy jasnych wskazówek. Ponieważ Biblia nie daje nam jasnych i wyraźnych wskazówek, których potrzebujemy, musimy otrzymać jasne i aktualne słowo od Boga. Ale czy to właśnie zapewnia ich metodologia? Czy jest coś jasnego w przesłaniach otrzymywanych przez ciche głosy, wrażenia i znaki? Jeśli tak, to dlaczego potrzebujemy potwierdzeń? Willard szczerze przyznaje, że wiadomość otrzymana przez ideę lub myśl jest niewiadomego pochodzenia. Skąd wiemy, czy myśl pochodzi od Boga, szatana, czy od nas samych? Morris obiecuje, że cytat Bóg zawsze potwierdza swoje słowo, koniec cytatu, ale to potwierdzenie jest przedmiotem oszustwa i błędnej interpretacji. Baterson ostrzega, że możemy otrzymać. Cytat: Fałszywe negatywy lub fałszywe pozytywy. Koniec cytatu. Metodologia słuchaczy głosu Bożego dostarcza niejasnych i niejednoznacznych parametrów, aby potwierdzić niejednoznaczne i niewiarygodne głosy, dzięki czemu możemy testować niejasne wrażenia o wątpliwym pochodzeniu. Nazywają to w cudzysłowie jasnym i osobistym słowem od Boga. Stworzony przez człowieka system słuchaczy głosu Bożego jest zagmatwaną, subiektywną i beznadziejnie niepewną metodą, bezsilną w dostarczaniu tego, co obiecuje, a mianowicie jasnego i niepodważalnego głosu Boga. Nie wszyscy się zgadzają. Nie wszyscy nauczyciele słuchania głosu Bożego są tak zaangażowani w ideę Runa jak Batterson i Willard. Blackaby przytacza Gedeona jako przykład niewiary. Mówiąc, cytat. Czasami w Piśmie Świętym Bóg dawał cudowny znak, aby upewnić osobę, że słowo pochodzi od niego. Gedeon jest jednym z takich przykładów. Proszenie Boga o znak jest jednak często oznaką niewiary. W przypadku Gedeona Bóg już wysłał ogień, który wydostał się spod kamieni, aby pochłonąć ofiarę, a nawet i kamienie, na których się znajdowała. Jednak w swoim niedowiarstwie Gedeon poprosił o kolejny znak. Wykładanie runa jak Gedeon jest często oznaką Twojej niewiary lub niechęci z Twojej strony do zaufania Bogu w kwestii odpowiedzi. Koniec cytatu. Blackaby podaje zachowanie Gedeona jako przykład niewiary. Willard cytuje go jako wzór potwierdzania słowa Bożego. Według niektórych nauczycieli słuchania głosu Bożego, Gedeon kwestionował jasne instrukcje. Według innych on wyjaśniał instrukcje, ponieważ Bóg przemawiał niejasno. Blackaby naucza, że prośba Gedeona była grzeszna, ponieważ miał on wyraźne polecenie od Boga, ale Batterson twierdzi, że działania Gedeona mają w cudzysłowie Bożą pieczęć aprobaty na potwierdzenie niejasnych poleceń od Boga. Mam nadzieję, że widzisz, jak bardzo jest to zagmatwane. Czy Gedeon jest przykładem niewiary czy wiary? Czy jest on wzorem tchórzostwa czy potwierdzania? Czy słowo Boże skierowane do Gedeona było jasne czy niejasne? Czy jego przykład należy naśladować, czy też unikać? Czy Gedeon jest ilustracją chętnego posłuszeństwa, czy tchórzliwego nieposłuszeństwa? Jak na ironię, nie możemy uzyskać żadnej pewnej odpowiedzi od nauczycieli słuchania głosu Bożego. Powinniśmy oczekiwać, że w przypadku czegoś tak ważnego otrzymamy jasne nauczanie od tych, którzy twierdzą, że otrzymują osobiste słowo od Boga. Jeśli Bóg naprawdę przemawia do zwolenników teologii słuchania Głosu Bożego, to może mogliby oni potwierdzić, czy potwierdzenie Gedeona było aktem wiary czy strachu. Blackaby i Butterson nie zgadzają się co do celu i funkcji runa. Potrzebujemy nauczyciela słuchania Głosu Bożego, aby przedstawił jakieś impresje na temat runa. Oczywiście impresje te same w sobie nie będą wystarczająco jasne, więc musielibyśmy mieć te impresje potwierdzone. Potrzebujemy potwierdzenia impresji dotyczących potwierdzonych potwierdzeń, aby mieć pewność, że możemy użyć runa do potwierdzenia impresji, nawet jeśli są to impresje o runach. Tego rodzaju potwierdzenie to jedyny sposób, w jaki możemy wiedzieć, czy impresje o potwierdzeniu są potwierdzone. Pomyśl o tym. Runo do potwierdzania impresji dotyczącej wcześniej użytego runa do potwierdzania impresji. Podczas gdy słuchacze głosu Bożego obiecują metody otrzymywania jasnych i pewnych słów od Boga, to ich nauczyciele z pewnością wydają się zagmatwani i niejaśni. Nie są w stanie przekazać nam jasnego komunikatu, w jaki sposób dokładnie mamy otrzymać jasny komunikat. Zbadanie historii Gedeona będzie długim krokiem w kierunku wyjaśnienia zamieszania, którego otacza. Jak zobaczymy... Przykład Gedeona jest nadużywany we współczesnym ruchu słuchaczy Głosu Bożego. Gedeon zweryfikowany. Gedeon żył w czasach sędziów, w czasie wojskowych, politycznych przywódców, których Bóg powołał do kierowania narodem izraelskim. Okres ten trwał od śmierci Jozłego, księga sędziów, 1.1, do zarządzania Samuela. Pierwsza księga Samuela 7,15, 8, 1-9. Służba Samuela przekształciła naród w monarchię żydowską, rządzoną przez Saula, Dawida, a następnie Salomona. Księga sędziów podąża za przewidywalnym wzorcem. Naród zapomina o dobroci Boga i zwraca się do bożków. Gniew Boży płonie przeciwko narodowi, przenosząc wyrok poprzez ucisk sąsiednich narodów, a nawet grup ludzi w ich własnych granicach. Izrael odczuwa ból doczesnych wyroków, woła do Boga o wybawienie. Bóg wzbudza wybawiciela, sędziego, który wybawi ich z rąk tych, którzy ich ograbili księga sędziów 2,16 wybawienie było krótkotrwałe, ponieważ ludzie w końcu odwrócili się od jachwę, zaczęli oddawać cześć Bożkom, i cały proces się powtarza. Można by powiedzieć: to znowu déjefou. Gedeon pojawił się na scenie, gdy naród był uciskany przez Midianitów przez siedem lat. Księga sędziów, rozdział szósty, werset szósty mówi. Zubożał tedy Izrael bardzo przez midjańczyków i wołali synowie Izraelscy do pana. Potem jak Pan posłał proroka, aby upomniał naród za ich nieposłuszeństwo wersety od 7 do 10 czytamy. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera. Podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. Księga Sędziów, rozdział 6, werset 11. Rozmowa między aniołem pańskim a Gedeonem jest zapisana w Księdze Sędziów w rozdziale 6, wersetach od 12 do 18. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, pan stopą tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój. Jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, czym wybawi Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś jestem najmłodszy w domu mego ojca. A pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz mi jak jednego męża. I odpowiedział mu: Jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed Tobą. A tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. Boża obietnica dana Gedeonowi była jednoznaczna. Pan z Tobą, mężu waleczny. Gedeon zakwestionował obietnicę, wątpiąc, czy Pan jest naprawdę z nim, w świetle jego okoliczności. Polecenie dla Gedeona było równie jednoznaczne. Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. Tak jak wcześniej spierał się z Panem o obietnicę, tak teraz Gedeon wątpił w możliwość wybawienia Izraela przez Boga za jego pośrednictwem. Pan powtórzył obietnicę i polecenie, werset 16). Gedeon odpowiedział prosząc o znak, mówiąc: Jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. Chociaż Gedeon mógł wątpić w tożsamość tego, który mówił. To jednak nie mogło być wątpliwości co do znaczenia tego, co on powiedział. Gedeon był pewien dwóch rzeczy pan był z nim i miał wybawić Izrael od Midianitów. Bóg spełnił prośbę Gedeona o danie znaku. Gdy przygotował posiłek dla Anioła Pańskiego, pan sprawił, że posiłek ten został pochłonięty przez ogień. Sięga sędziów rozdział szósty wersety od dwudziestego do dwudziestego mówią Wówczas rzekł do niego Anioł pana. Weź mięso i chleby prześne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej. Tak uczynił. Wówczas Anioł pana wyciągnął koniec laski, którą trzymał w swym ręku, dotknął nią mięsa i chlebów prześnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby prześne, potem zniknął Anioł pana sprzed jego oczu. Gedeon zrozumiał, z kim rozmawiał. Zrozumiał Gedeon, że to był anioł Pana i rzekł – Ach, Panie, Panie mój, oto anioła Pana widziałem twarzą w twarz. Rzekł do niego Pan – pokój z Tobą, nie bój się niczego, nie umrzesz. Księga Sędziów, rozdział 6, wersety od 22 do 23. Nie mieliśmy jeszcze okazji sprawdzić tematu runa, ale już teraz możemy być pewni kilku rzeczy. Po pierwsze, Gedeon wiedział, kto dał mu instrukcję – po tym jak anioł pański zniknął mu z oczu, Gedeon zbudował tam ołtarz dla Pana i nazwał go Pan Pokój. Rozdział 6, werset 24. Wiedział, że oto anioła Pana widziałem twarzą w twarz. Po drugie, Gedeon w pełni rozumiał, co Bóg obiecał i nakazał. Rozkazał Gedeonowi, aby uwolnił lud od ucisku Midianitów i obiecał swoją obecność i moc w tym przedsięwzięciu. Gedeonowi się nie wydawało. Miał bezpośrednią, słyszalną rozmowę z Aniołem Pańskim. Bóg nie wyszeptał polecenia do jego serca. Powiedział to Gedeonowi prosto w twarz. Gedeon nie wyczuwał impresji, nie miał przeczucia. Nie czuł się prowadzony przez Boga przez powracającą myśl. Raczej Pan objawił się Gedeonowi twarzą w twarz i odbył słyszalną, zrozumiałą rozmowę, w której powiedział Gedeonowi w sposób niebudzący wątpliwości, co ma czynić. Po trzecie, tak naprawdę nie trzeba było niczego potwierdzać. Bóg nie był niejasny. Chociaż nauczyciele słuchania głosu Bożego twierdzą, że Gedeon jest precedensem dla potwierdzania Bożego objawienia dla nas, to nie istniało nic, co Gedeon mógłby potwierdzać. Wiedział dokładnie, czego Bóg od niego oczekuje. W przeciwieństwie do bezpodstawnych twierdzeń Roberta Morrisa, Bóg nie szeptał do serca Gedeona poprzez niejasne wrażenie. Gedeon miał pełną i jasną rozmowę z Aniołem Pańskim. Nie prosił o znak spokornej wiary, ale z lęku i wątpliwości. Dwa razy spierał się z Panem i trzy razy prosił o znak. Po otrzymaniu wyraźnego polecenia, by zburzyć ołtarz Baala, Gedeon posłusznie uczynił to nocą pod osłoną ciemności, ponieważ bał się rodu swego ojca i mieszkańców miasta nie uczynił tego za dnia, ale w nocy. Rozdział 6, werset 27. Nawet akt posłuszeństwa Gedeona wobec jasnego rozkazu był naznaczony tchórzostwem. Problemem Gedeona nie była niejasność słów Boga, problemem było tchórzostwo. Nauczyciele słuchania Głosu Bożego mówił nam, że prośba Gedeona dotycząca Runa była pragnieniem potwierdzenia wrażenia, jakie odniósł. Nie ma nic w tym fragmencie, co choćby w najmniejszej części potwierdzało tę teorię. W żadnym momencie nie jest nawet zasugerowane, że Gedeon nie był pewien odnośnie tego, co Bóg mu powiedział. Znak Runa po tym, jak Gedeon zburzył świątynię Baala. Następnie rzekli mieszkańcy miasta do Joasza wyprowadź swego syna. Chcieli go zabić ze za zbezczeszczenie ich bożka. Rozdział 6, werset 30. Joasz, ojciec Gedeona, odmówił wydania im swego syna. Midianici wraz z Amalekitami i synami wschodu zgromadzili się w dolinie Jezreel. Rozdział 6, wersety od 33 do 35. Aby zaatakować Izrael. To była szansa dla Gedeona. Wybawienie obiecane przez Anioła Pańskiego było w końcu bliskie. Ale Gedeon chciał jeszcze jednego znaku. Poprosił o jeszcze jeden dowód na to, że Bóg dotrzyma swego słowa i uwolni Izrael od Midianitów. Księga sędziów, rozdział 6, wersety od 33 do 40, mówią: Potem zebrali się wszyscy Midianici i Amalekici oraz lud ze wschodu, a przeprawiwszy się przez Jordan. Rozbili obóz w dolinie Jezreel. Ale duch Pana ogarnął Gedeona, który zatrąbił wróg i zgromadził przy sobie ród Abiezera. Wysłał też gońców do całego pokolenia Manasesa, które również zgromadziło się przy nim, a następnie wysłał gońców do pokolenia Asera, Zebulona i Neftalego, które wyruszyły, aby się z nim połączyć. Rzekł więc Gedeon do Boga, Jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś, Pozwól, że położę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia dookoła będzie sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś. Tak uczynił. Kiedy rano wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął z runa pełną czaszę wody. I rzekł Gedeon do Boga: Nie gniewaj się na mnie, jeżeli przemówię jeszcze raz do ciebie. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem. Niech rano będzie suche. Tylko Samoruno, a niech na Ziemi dookoła będzie Rosa. I Bóg sprawił to tej nocy. Samoruno pozostało suche, a na Ziemi była Rosa. No i proszę. To ten wzorzec, promowany przez nauczycieli słuchania głosu Bożego, używany jako metoda potwierdzania osobistego boskiego objawienia i prowadzenia, dana nam przez Boga. Podążając za nauczycielami słuchania głosu Bożego, chrześcijanie modlą się o boskie przewodnictwo, prosząc Boga, aby użył podobnych elementów do potwierdzania tego, co podejrzewają, że Bóg może im szeptać. – Panie, jeśli chcesz, żebym przyjął pracę w Atlancie, to niech sokoły wygrają mecz futbolowy w ten weekend, a jeśli chcesz, żebym przyjął pracę w Teksasie, to pozwól wygrać kowbojom. Panie, jeśli chcesz, abyśmy kupili ten dom, to kiedy przyjdziemy z pośrednikiem, niech gdzieś w domu będzie niebieski dywan. Wezmę niebieski dywan jako znak, że kupno tego domu jest Twoją wolą. Panie, jeśli Su jest kobietą, którą chcesz, abym poślubił, to spraw, żeby ubrała sukienkę do kościoła w tę niedzielę. Jeśli będzie miała na sobie spodnie, uznam to za znak, że nie jest dla mnie tą jedyną. I tak to się dzieje. Decyzje zmieniające życie są podejmowane na podstawie poszlak. Wola i potrzeby Boga są rzekomo potwierdzane przez znaki i okoliczności traktowane jako boskie, autorytatywne potwierdzenia od Boga. Zwróćmy uwagę na trzy spostrzeżenia dotyczące losów Gedeona z narracji Księgi Sędziów, rozdziału 6. Po pierwsze, należy powtórzyć, że Gedeon był w pełni świadomy tego, co Bóg nakazał i obiecał. Widzimy to w słowach, których użył Gedeon, jeśli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś, werset 36, oraz będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś, werset 37. Gedeonowi nie brakowało jasności co do tego objawienia. Nie musiał niczego potwierdzać. Polecenie było tak jednoznacznie jasne, że Gedeon obawiał się poprosić o znak, gdyż mogłoby to spowodować gniew Boży, który zapłonąłby przeciwko niemu. I rzekł Gedeon do Boga. Nie gniewaj się na mnie, jeżeli przemówi jeszcze raz do ciebie. Werset 69. Prośba Gedeona o znak nie była aktem głębokiej wiary, lecz tchórzliwego strachu. To zwątpienie i niewiara zainspirowały prośbę Gedeona, a nie wiara i pokora. Nawet po tym, jak Bóg dwukrotnie odpowiedział na prośbę o znak, Gedeon nadal się bał. Bóg skierował go w stronę obozu Midianitów, aby wzmocnić go poprzez podsłuchanie rozmowy między dwoma wojownikami. Rozdział siódmy, wersety od dziewiątego do osiemnastego. Po drugie, Gedeon prosił o dwa oddzielne i odrębne znaki. Najpierw poprosił, aby runo było mokre, a ziemia sucha. Potem następnej nocy Gedeon poprosił o coś przeciwnego. To nie było jedno potwierdzenie. To były dwa odrębne wydarzenia. Po trzecie, były to wydarzenia cudowne, a nienaturalne. Mokra i sucha ziemia nie były zwykłym wydarzeniem, ale nadprzyrodzonym znakiem, cudem, który Bóg uczynił wbrew prawom natury, aby spełnić prośbę Gedeona. Gedeon, choć wątpiący i bojaźliwy, wyraźnie rozumiał polecenie Boga. Dwukrotnie prosił Boga o cudowny znak, który potwierdziłby to, co już wiedział. Wzór dla nas? Czy to brzmi jak model dla nas? Według Morisa, Willarda i innych Gedeon jest przykładem posłusznego, pokornego i wiernego chrześcijanina, który nie ma pewności co do Bożego kierunku. Rzekomo Runo to kolejny środek, dzięki któremu słyszymy głos Boga, który do nas szepcza. Dotychczasowa analiza narracji jest wystarczająca, by wykazać, że relacja o Gedeonie jest dość mocno naciągana przez nauczycieli słuchania głosu Bożego istnieje wiele problemów z używaniem Gedeona jako modelu dla współczesnych potwierdzeń. Po pierwsze, chociaż działania Gedeona są opisane w Piśmie Świętym, to nie są one przez pismo zalecane. Nie wszystko to, co zostało zapisane w Biblii, ma być wzorem dla naszych własnych działań czy doświadczeń. Biblia opisuje wiele wydarzeń, działań i doświadczeń, które nie miały być dla nas wzorcami. Każdy trzeźwo myślący i rozeznający czytelnik Pisma Świętego musi uznać tę podstawową prawdę, jeśli ma jakąkolwiek nadzieję na nadanie sensu temu, czego Pismo Święte naucza. Biblia opisuje Jezusa chodzącego po wodzie, wskrzeszającego umarłych, rozmnażającego chleb i ryby. Opisuje spotkania Jezusa z demonami, jego egzorcyzmy i śmierć na krzyżu, ale nie nakazuje nam powielać żadnego z nich. Opisuje Mojżesza, który rozstąpił Morze Czerwone, uderzył w skałę, z której czerpał wodę i rozmawiał z Bogiem poprzez płonący krzew. Ale nigdy nie powinno się tego interpretować jako normalnych doświadczeń dla wierzącego. Eliasz zabił proroków Baala, a Paweł poraził ślepotą czarownika za jego sprzeciw wobec Ewangelii. Tylko najbardziej skrajny i nierozeznany czytelnik mógłby pomyśleć, że są to normatywne doświadczenia wierzących. Dlaczego mamy myśleć, że prośba Gedeona o boski znak jest podana jako wzór dla nas? Dlaczego nauczyciele słuchania Głosu Bożego uważają, że to jest model, a nie konsultacja króla Saula z Medium z pierwszej księgi Samuela, rozdziału 28. Czynią oni rozróżnienie pomiędzy tym, co jest opisane, a tym, co jest nakazane w odniesieniu do króla Saula, lecz ich rozwaga znika wraz z Gedeonem? Po drugie, w Piśmie Świętym nie ma nakazu, aby postępować według tego modelu. Apostołowie nigdy nie powołują się na Gedeona jako na wzór podejmowania decyzji czy potwierdzania woli Bożej. Pismo Święte nie obiecuje, że Bóg potwierdzi swoje słowo za pomocą testów poszlakowych. W Nowym Testamencie apostołowie swobodnie mówią o poznawaniu i czynieniu woli Bożej, ale ani razu nie sugerują, że można ją rozeznać za pomocą Gedeonowskiego Runa. Po trzecie, poza Gedeonem nigdzie w Piśmie Świętym nie ma przykładów używania runa. Gdyby to miało być wzorem dla wierzących, spodziewalibyśmy się zobaczyć to wiele razy w Piśmie Świętym. Oczekiwalibyśmy, że znajdziemy to nauczanie i ten wzór w Nowym Testamencie. Wymagamy instruktażu na temat runa, kiedy używać runo, jakie rodzaje run należy stosować i jak uniknąć fałszywego wyniku pozytywnego. W Piśmie Świętym nie ma niczego, co dostarczałoby tych niezbędnych instrukcji. Po czwarte jasne jest, że współcześnie nauczyciele słuchania głosu Bożego nadużywają przykładu Gedeona. Twierdzą oni, że próba runa Gedeona była podyktowana wiarą i pokorą. Nie była. Twierdzą oni, że wyłożenie runa potwierdzi niepewne, prywatne objawienie. Gedeon był już pewien tego, co Bóg powiedział. Twierdzą, że jest to metoda na nowoczesne podejmowanie decyzji. Gedeon nie próbował podjąć decyzji. Nauczyciele słuchania Głosu Bożego nie rozumieją szczegółów dotyczących runa Gedeona. Twierdzą oni, że za pomocą runa Bóg wskaże, którą z dwóch alternatyw mamy wybrać, potwierdzając jedną ponad drugą za pomocą znaków posztakowych. Gdyby to była prawda, runo Gedeona wyglądałoby tak. Panie, jeśli jest Twoją wolą, abym zaatakował Midianitów, to niech Ziemia będzie sucha, a runo mokre. Jeśli nie jest twoją wolą, abym zaatakował obóz midianitów, to niech ziemia będzie mokra, a runo suche. To nie jest to, co zrobił Gedeon. Znał słuszny kurs, ponieważ Bóg wyraźnie mu go objawił. Gedeon chciał innego znaku. Po dostarczeniu znaku poprosiło jeszcze jeden, aby potwierdzić dokładnie to samo. Jak na ironię, zachwalając Gedeona jako przykład, nauczyciele słuchania Głosu Bożego sami nie idą za jego przykładem. Po piąte Gedeon poprosił o nadprzyrodzony znak. Pierwszej nocy poprosił o mokre runo i suchą ziemię, drugiej nocy prosił, aby ziemia była mokra, a runo suche. Odpowiedź na te prośby wymagała nadprzyrodzonej interwencji. Gedeon zażądał cudu, a nie zwykłego pospolitego przypadku. To nie jest to, co zazwyczaj słyszy się, że chrześcijanie robią dzisiaj. Jeśli Gedeon jest wzorem, to ci, którzy używają runa do określenia woli Bożej, powinni podążać dokładnie za tym, co zrobił Gedeon. Większość chrześcijan zazwyczaj używa kiepskich run, takich, które są bezsilne, subiektywne i nie wymagają cudownej interwencji Boga. To są zbiegi okoliczności lub przypadki. Prośba do Boga o wskazanie kierunku poprzez zwykłe wydarzenie życiowe wolne miejsce parkingowe, ktoś odbierający telefon, kolor dywanu w domu i tym podobne, nie wymaga cudownej interwencji. To nie jest naśladowanie modelu Gedeona. Nadszedł czas, aby nauczyciele słuchania Bożego podnieśli swoje umiejętności. Jeśli oczekujemy, że Bóg przemówi dzisiaj, tak jak w czasach biblijnych, i jeśli będziemy oczekiwać, że Bóg potwierdzi swoje słowo poprzez znaki, to idźmy na całość. Naśladujmy dokładnie przykład Gedeona. Oto jak powinno wyglądać runo. Panie, jeśli chcesz, żebym przyjął tę pracę, to kiedy jutro rano się obudzę, niech moje drzewo wiśniowe będzie obładowane jabłkami zwisającymi z gałęzi. To by było coś w rodzaju Gedeona. Albo co powiesz na to? Panie, jeśli mam jechać na misję, to spraw, żeby mój samochód lewitował ponad ziemią. Albo, Panie, jeśli Twoją wolą jest, abym rozpoczął tę posługę w kościele, to pokaż mi znak, spraw, aby z tej skały wypłynęła woda. Jest na to biblijny precedens Księga Wyjścia, rozdział 17, wersety od pierwszego do siódmego. Gdybyśmy naprawdę chcieli, aby nasze potwierdzenia były zgodne z biblijnymi wzorcami, powinniśmy prosić Boga, aby zamienił laskę w węża, tak jak w Księdze Wyjścia, w rozdziale czwartym, wersetach od pierwszego do piątego. Sprawił, że słońce stanie w miejscu, Księga Jozuego, rozdział 10, werset 13, albo że zegar słoneczny będzie się cofał, Księga Izajasza rozdział 38, werset 8. Jeśli masz zamiar powielać model Gedeona, to go powielaj naprawdę. Skończcie z półśrodkami i tchórzliwymi runami. Pytaj o potwierdzenia, które nie pozostawiają miejsca na wątpliwości. To prowadzi nas do szóstego problemu. Runa mogą dawać fałszywe pozytywy. Mark Batterson dostrzega to niebezpieczeństwo, kiedy ostrzega, cytat, jeśli nie określisz pojęcia runa, Łatwo jest wymyślić fałszywe negatywy lub fałszywe pozytywy. Koniec cytatu. Na co komu takie, w cudzysłowie, potwierdzenie, jeśli jest podatne na fałszywe wyniki? Runo ma usunąć wszelkie wątpliwości, potwierdzić impresję, ale w rzeczywistości nie daje ono większej pewności niż wszystkie inne subiektywne metody słyszenia Boga. Ponieważ warunki runa są wybierane przez osobę podejmującą decyzję, nie można mieć pewności, że Bóg rzeczywiście udzielił odpowiedzi. Skąd mamy wiedzieć, czy zastosowaliśmy właściwe parametry, skoro pismo święte nie daje żadnych instrukcji na ten temat? Dlaczego mamy zakładać, że jeśli my podyktujemy właściwą konstrukcję poszlak, to Bóg jest zobowiązany do odpowiedniego ułożenia naszej rzeczywistości? Jaka jest właściwa konstrukcja poszlak? Absurdalność tej praktyki ilustruje jeden z odcinków Simpsonów, gdzie Homer klęczy przy swoim łóżku i modli się. Drogi panie. Bogowie byli dla mnie dobrzy i jestem im wdzięczny. Po raz pierwszy w moim życiu wszystko jest absolutnie doskonałe, takie, jakie jest. A więc umowa jest taka zamrażasz wszystko tak, jak jest, a ja nie będę prosił o nic więcej. Jeśli to jest w porządku, proszę, nie dawaj mi żadnych znaków. Dobra. Umowa stoi. W podzięce daję ci tę ofiarę z ciasteczek i mleka. Jeśli chcesz, żebym je dla ciebie zjadł, nie dawaj mi żadnego znaku. Niech się stanie wola twoja. Oczywiście, Homer zjada ciasteczka i mleko. Wielu chrześcijan, myśląc, że naśladują przykład Gedeona, robią coś bardzo podobnego. Tworzą scenariusz runa, który potwierdza to, co chcą usłyszeć od Boga. Jak możesz mieć pewność, że nie zaplanowałeś testu w sposób, który spowodowałby niedokładny wynik? Jak możesz być pewien, że szatan nie powstrzymuje cię od tego, co najlepsze, nakłaniając cię do fałszywie negatywnego lub fałszywie pozytywnego wyniku? Jest tylko jeden sposób, aby to wiedzieć na pewno. Poproś o prawdziwy znak Gedeona. To musi być cud. Cały paradygmat słuchaczy Głosu Bożego jest pełen subiektywnej niepewności i zamieszania. Na zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą, dlaczego ktokolwiek miałby zaufać tym metodom, aby uzyskać jasne słowo od Boga. Ostatnie słowo: Na temat Gedeona. Jest jedna końcowa kwestia dotycząca Gedeona, którą musimy się zająć, a mianowicie jak wszystko, co napisałem w tym rozdziale, ma się do wzmianki o Gedeonie w liście do Hebrajczyków? Nowy Testament wspomina o Gedeonie i wydaje się to sprzeczne z tym, co tutaj o nim napisałem. Poza Księgą Sędziów, rozdziałami od 6 do 8, w pozostałej części Biblii jest tylko jedna wzmianka o Gedeonie. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyło mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 32. Gedeon jest wymieniony w Galerii Sław wśród innych wielkich przykładów wiary, w tym Abla, Henocha, Noego, Abrahama, Mojżesza, Joshua i Rahab. Zatem jeśli Gedeon jest wymieniony jako bohater wiary, autor hebrajczyków zdaje się sugerować, że jest godny naśladowania, jak mogę powiedzieć, że był bojaźliwy i nie był godny naśladowania? Wydaje się, że mój opis Gedeona jest sprzeczny z opisem w liście do hebrajczyków w rozdziale 11, wersecie 32. Nie sugeruję, że nic w życiu Gedeona nie jest warte naśladowania – Mówię, że jego pełna strachu prośba o potwierdzenie znaków nie jest godna naśladowania. Gedeon został pochwalony za akt wiary, bo mianowicie w końcu uwierzył, że Bóg wyda Midianitów w jego ręce i zaatakował obóz Midianitów zaledwie trzystoma ludźmi, tak jak Bóg nakazał. Księga Sędziów, rozdział 7, wersety od pierwszego do ósmego. Posłuszeństwo Gedeona, mimo tylu wątpliwości, jest godnym pochwały aktem wiary. Dzięki niemu podbił królestwa i zmusił do ucieczki obce wojska. List do Hebrajczyków, werset jedenasty, wersety od trzydziestego do trzydziestego Prośba Gedeona o znak nie była aktem wiary i nie jest polecona przez autora listu do Hebrajczyków. Jeśli ktoś chce argumentować, że akt wiary Gedeona w zaatakowaniu Midianitów czyni wszystko, co zrobił, wzorem godnym naśladowania, to czy pochwaliłbyś również jego bałwochwalstwo? Księga Sędziów 8, 22-26, poligamię, rozdział 8, werset 30, i cudzołóstwo, rozdział 8, werset 31. Posłuszeństwo Gedeona, dzięki któremu pokonał Midianitów, było godne pochwały. A wątpienie w Słowo Boże i proszenie o znaki nie było. Gedeon był przestraszonym człowiekiem, podobnie jak inni mężczyźni wymienieni obok niego w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 11: Barak, Samson, Jeftę, Dawid i Samuel. Służy on zarówno jako przykład pozytywny posłuszeństwo w wierze, jak i negatywny unikaj bałwochwalstwa i cudzołóstwa. Jest żywym przypomnieniem tego, co Bóg może zrobić przez zwykłych ludzi, nawet tych przestraszonych i wątpiących. Jego akt posłusznej wiary jest godny pochwały. Jego trwożne wątpliwości co do Bożej obietnicy nie są. Runo Gedeona jest przykładem tego ostatniego.